Witam bardzo serdecznie wszystkich słonych ludzi i tych niesłonych też. To jest kolejny, drugi odcinek Salden Sanctuary, który nagrywam ponownie z rzędu, bo naprawdę uwielbiam tą grę. I... nie chciało mi się tego mówić. Dobra, nie będę się tłumaczył, po prostu to jest kolejny odcinek. W poprzednim Guldar Pożeracz zwiedził sobie Festering Banquet, a potem sobie wrócił do swojego sanktuarium i się wyhilował. Howkill Knight! Shortcut exit, dobra. I tutaj też... zrespiły się potwory. Za każdym razem, jak się skorzysta z sanktuarium, nie tylko... nie tylko się odzyskuje całe swoje leczenie i HP, ale kosztem tego odrodzają się potwory. Wszystkie. Jedyne potwory, które się nie odradzają, to bossowie, no ale to jest raczej oczywiste. Co to kurwa jest? A! Dzięki temu chyba mogłem zobaczyć, kto sobie tutaj przed chwilą zginął. Coś jeszcze? Kolejna butelka. We protect day, okej. Okay. Nie wnikam. Dobrze zatem. Festering Banquet, powrót do festeringowatego banquetu. Było przedtem miejsce... Tak. Czyli z whipem się tak nie da, bo... z innymi brońmi było tak, że podskoczyłem i użyłem heavy ataku, to on tak... spadał na przeciwnika i... to było dosyć potężne. Prawie tak jak potężnego i w ogóle... Whipy są dziwne, bo nie zauważyłem, żeby tutaj light attack, heavy attack jakoś się bardzo różnił w damage'u. Chyba tylko animacją, bo to jest tak do przodu. A to jest tak bardziej... No cóż, wybaczam. Dobra. Było tutaj sobie... Oho. Przed tur... Fuck! Bułka, fast. Czemu właśnie zadałem damage bijąc tuż nad nim? Ten heavy attack chyba ma wyższy zasięg, tak coś mi się wydaje. Dobra, pozabijam ich, bo why not w sumie. A, no i jeszcze o tym nie wspomniałem, jakim cudem pod paskiem HP jest ten niebieski pasek staminy. Skakanie, atakowanie i turlanie się zużywa mi staminę. Zdychaj to sobie. Richardów dużo przeciwników dropi i też dosyć często je można znaleźć, dobra. Tu jest to miejsce, które byłem w poprzednim odcinku. Tutaj sobie tego mogę użyć. I to jest mini sanktuarium takie. W nim mogę się wyleczyć, odzyskać leczenie, itemy do leczenia. Przeciwnicy też się respią, ale tutaj nie mogę level upować. Zatem, żeby... O, tutaj też sobie ktoś umarł. Beware, don't trust this message, don't jump. Czyli, że mam nieufać tej wiadomości, że mam skoczyć. O, jakiś biedny frajer sobie spadł. Frajerzy. Bo to wcale nie jest takie oczywiste, że jak tam skoczysz, to umrzesz. Też w sumie nie takie oczywiste, bo na przykład mogą być tam sekrety, czy takie tam inne. Dobra. Cofnę się do sanktuarium. Już ich pomijam. Tych ptaków nie można zabić, co mnie bardzo boli. Ci tutaj się... pospawnowali. No tak, przecież użyłem mini sanktuarium. A,
bym się znowu zatrzymał i posłuchał soundtracku, ale czas mnie goni, dobra. Level up. Więcej nie mogę. Chociaż w sumie czekaj. Są przecież te Bundle of Salt. Wait, what? Spacing. A! Ja ich użyłem, jak tutaj wejdę, dobra. Bundle of Salt, use. To są itemy, których sobie mogę użyć, żeby dodać sobie soli, tak. To jest przydatne, jak na przykład... zabraknie ci dosłownie trochę do level upa, albo do ulepszenia broni. Dobra, i dostałem sobie dwa Black Perle. Trio of Skill, teraz tak. Dam to sobie chyba na pewno w to. I... z czym ten whip skaluje sobie damage, bo... Dexterity skaluje... A, no, czyli... to jest... czy dobra, czyli Dexterity. O, dobrze za tym. Bossy Dexterity... Bossy Dexterity... A, tutaj mogę używać whipów drugiej klasy. Ciekawe, dobra. Whipa... udźwig... Dobra, dam w to Dexterity. I czy dzięki temu będę zadawał więcej damage'a? O kurwa, ile tu się butelek nasrało. Bla bla, pierdolenie. Archery is terrifying, prawda? Bóg czeka. Tracer jump up here. No, ciekawe. Ile teraz? O, teraz 13. Jebać cioty ze strony strzelaczu. Pójdę sobie tędy. I tędy. I... już tak sobie pomijam wszystkich. Fuck, nie to że... one mnie zatruwają, więc od nich bym naprawdę wolał nie oberwać. Jest drabina, tu jest ta drabina. Wiele... no, tyle wiele, co niektóre osoby narzekają na tą grę, że ona jest... taka ciemna i rozmyta, że tutaj po prostu niektórych rzeczy za mnie nie widać. Na przykład, no, niektórzy narzekali, że przeciwnicy się tak zlewają z tłem, że po prostu w nich wbiegają i nawet nie widzą, a to nawet nie jest ukryty przeciwnik. I szczerze mówiąc, w niektórych momentach muszę przyznać rację, bo ta drabina tutaj, dopiero jak grałem drugi raz, to przez zupełny przypadek odkryłem, że to nie jest element tła, tylko że to jest drabina. Zatem nie będę zaprzeczał, ta gra potrafi czasem być trochę nieczytelna. Endless Funk, kolejny item do ulepszania. Aha, perfekcyjny unik. I znowu go nie dobiłem, jak miałem okazję. Dobra. Wylecza się, bo czemu nie? Bo... to coś tutaj jest nie bez powodu. Pamiętacie to miejsce? I przede wszystkim, czy widzicie ten świecznik? Ten świecznik ktoś oznacza. Widzicie tego tutaj pana w prawym górnym rogu? Oraz te głowy tutaj nabite? Tak. To jest pierwszy boss w Salt and Sanctuary. Sodden Knight. Ten track... to jest... reverence. To jest jeden z moich ulubionych soundtracków z gier ever. Kurwa, jak ja mu mało biję. Dobra, walka z nim jakaś wybitnie trudna nie jest. No bo wiadomo, pierwszy boss. On ma głównie uczyć mechanik walk z bossami. Dopiero w drugiej fazie. Fuck, zaczyna dziczeć i atakuje... zaczyna robić komba i atakuje o wiele szybciej ogólnie. Zaraz, to będzie teraz? Nie, nie teraz. Jeszcze nie, dobra. Zaraz zajdzie poniżej pół HP i wtedy się zacznie... bycie naprawdę niemiło i nie będę mógł się skupić na słuchaniu muzyki. Smutek. I teraz? Jak teraz?
Kurwa, te skrzypce! Fuck! Dobra. Czy to już jest ta druga faza? Chyba tak. Idiot, czemu ty atakujesz tam, jak jestem tutaj? Fuck, kurwa. Przeturlałeś się nie w tą stronę, ty idioto! No. Jestem ciekaw, jak twój kręgosłup przeżył oberwanie takim mieczem. Fuck. Pierwszy boss pierwszym bossem, ale on... Jak się ma taką nierozwiniętą postać. Może sobie użyję tego tak w międzyczasie, no zobaczcie, jak to mnie wolno leczy. Niski skok, tak? O fuck, dobra. Kurwa, zapomniałem, że on jeszcze tak potrafi. Fuck. Southern Knight mi ukradł sól i mam tutaj problem. I teraz... moja postać się tutaj zrespiła w tym czymś. Jak mówiłem, to jest nie bez powodu. Tutaj jest pierwszy boss, więc... no... Teraz, w sumie... on teraz jest taki... właściwie pierwszy raz umarłem. Dobra. Zobaczę, jak... Kurza, to... no co ja o... Tak, kurza, to też ma taki zasięg, że... A! To tak się tym celuje. Dobra, a... daggerem, gdyby tak go spróbować? Czemu ja tak warzywię? No, dagger mu coś więcej już robi. To może być... to może być sposób. O. Oj, daggerem przy okazji go też się zestaggerować, tak to się nazywało? W sensie, że jak go atakuje, to takiego jakby małego stuna dostaje. Red shard? Why not? Perfekcyjne przetuklanie się pod. Tak. Nie chcę umierać drugi raz na pierwszym bossie. A gdyby tak pozbierać trochę soli i jeszcze sobie coś tam podlewelapować? To nie takie głupie pomysł w sumie. Dobra, stwierdziłem, że farmienie solo jest nuty, więc po prostu spróbuję nie być warzywem i go zabić. Southern Knight, podejście trzecie. On ma ten taki znacznik, ta pasku HP, jak... obiję go do tego poziomu, to odzyska moją sól. W przypadku zwykłych przeciwników, jak mnie zabiją, to jest trochę gorzej, bo muszę ich zabić. No proszę, pół HP ma, a ja nawet ani razu nie oberwałem. Jest dobrze. Zasięg bicza to jest naprawdę coś pięknego. A. I tyle było z no-hit walki. Tyle było z mojego kręgosłupa. Dobra, to może się udać. Ale tylko może. I nie uda się, jak nie przestanę... grać jak warzywo!
Sodenoid podejście czwarte, nawet nie podejrzewałem, że w ogóle będę miał z nim jakiekolwiek problemy. No ale well. Czy wspominam już, że to nie jest łatwa gra? Tak, to nie jest łatwa gra, ta gra jest kurewsko trudna. W sumie, twórcy się nie wstydzą przyznawać, że to było inspirowane Dark Souls. A Dark Souls też jest uznawany za trudną grą. Z tym, że to jest inny rodzaj trudności. Bo Dark Souls tą swoją trudność osiąga upośledzonymi hitboxami i... A tu przynajmniej jak oberwę, to wiem od kogo i dlaczego. Znaczy dlaczego, to nie wiem, bo... Chociaż w sumie dlaczego, to też wiem. O, już druga faza. Shit. Hiluj się. Dobra, zdążył to zjeść. Zakończ swoje combo. Dobra, to się może udać. Kurwa mać. To może sobie Richard dojebie. Zrób proszę ten swój atak z piorunami i z skokiem. O, tak też może być, bo... Tak miałem miejsce, żeby tego uniknąć. Dobra. Ma już mało HP, dobra, już wygrałem. Jest! Czy ja naprawdę potrzebowałem 4 prób, żeby zabić pierwszego bossa? Uff. Dobra. Dostałem... O tym nie powiedziałem wtedy. Gdzie to będzie? Tu. Sodenite Ashes. I tutaj jest w ogóle tak... Trochę jego lore wypisane. Prochy Sodenite'a. Jego celem było chronienie tej fortecy, która została znana jako Festering Banquet. Jednak kiedy ta forteca stała się przeklęty jakimś głównym pełnym potworów, jest niewiadome. I to może zostać użyte jako materiał do transmutacji. Dobra. I dostałem jeszcze jedną rzecz. Mianowicie Fortress Key, który może zostać użyty... Nie zgadniecie gdzie, tutaj. Użyto Fortressowego Kija. I tutaj jest... Astellas Knight, tak on się nazywał. W każdym razie jeden z niewielu NPC-ów w grze. Witaj, podróżniku. Czy masz zadanie? Mam zadanie, mam znaleźć tą księżniczkę. Uratować księżniczkę, tak? Co ty kurwa wróżbita Maciej? Nie wiem żadnych księżniczek, ale nie trać nadziei, przyjacielu. Nie pamiętam kiedy przyszliśmy na przyjacielu, ale w sumie to jest nawet miłe. Swoją drogą to dobrze mieć zadanie. Czy chciałbyś wiedzieć jakie jest moje zadanie? Właściwie czemu nie? Czemu by nie pogadać sobie z jakimś losowym, dziwnym kolesiem, spotkanym na jakiejś kurwa opuszczonej, czarno-białej, potępionej wyspie pełnej potworów, które chcą mnie zabić i wyssać moje wnętrzności przez odbyt! Wspaniale! Moim głosem jest najechanie na zamek na wschodzie, pokonanie go strażników i zabicie smoka. Smoki muszą być najechane, a smok...
Czy smoki muszą być najechane? Zamek musi być najechany i smok musi być zabity, czyż nie? To mogę sobie jeszcze zgadać? Dostanę się do zamku, to inna historia. Jest tam co prawda most, ale czegoś mi brakuje. Jest też inna droga, ale nie taka łatwa. Widziałem przejście pod tą fortecą. I z tego co wiem, prowadzi do jakiejś wioski czy coś w tym stylu. Tam jest też skrót z wioski do plaży. Wiecie, nie, źle, źle. Jest też skrót, który łączy plażę z wioską, ale jest zablokowany. Może możesz go jakoś otworzyć? Słyszałem coś o Jesterze. Jester wie, jak dostać się do miejsc, do których nikt inny nie może. No i teraz już się skończyły jego dialogi. O, i tutaj sobie znalazłem od tak Black Pearl. Tu są jakieś Woodsmansowe rzeczy. Jest hop! Widziałem na speedrunach, że jak tam u góry było, to że Deadly Fall. Bo tutaj ktoś jakoś tak to robił, że przeskoczył tak i żeby się nie zabić, złapał się dokładnie... Dokładnie w tym miejscu się złapał, żeby się nie zabić. Jeszcze zresztą do tego zwykły skok nie wystarczył, bo do tego był potrzebny... Tak. No, teraz... Teraz nie mogę tego zrobić, ale... Chwila. Raz mi się przecież udało. O, teraz. Tak zwany long jump glitch, który pozwala skakać dalej niż się powinno. Down is face drop. No dopiero teraz mnie tego gro uczysz. Fascynujące. Tutaj chyba był... A, no pamiętam. Tutaj był sekret. Ale oczywiście zablokowany. To jest skrót do jakichś tam dalszych etapów gry. Dobrze. Czemu nie mogę trafić? Dobra, już nieważne, już mogę. Sól i złoto. Tego nigdy za dużo. Łuk, strzały. I tutaj powróciłem do Festering Banquetu. Okej. Okay. A tutaj zombie się wskrzesiły. Dobra. I... Tu... Tu jest przejście na dół, ale tam jeszcze nie pójdę. Natomiast... O. U niego chyba można kupić Lock of Hire. Tak, to jest... Beggar? Nie pamiętam, jak on się nazywał, ten empat. U niego można właśnie kupić niektóre itemy do ulepszania. I u niego też można kupić armor sety bossów. Witaj, przyjacielu. Buskotki na sprzedaż, buskotki za monetę. Przyjacielu, tak się cieszę, że tu przybyłeś. Zbierałem rzeczy. Buskotki. Tyle błyskotek. Błyskotki ze złoto. To co masz? Jak się tutaj znalazłem? To nie pamiętam, co znaczy stąd. Nie tyle nie pamiętam, co nie wiem, ale... Sprzedawałem błyskotki w Tanibr. Jednak... tania? Poszedłem sobie dalej, żeglowałem, była burza. I już jest istotny fakt, że on też jakaś burza i że sobie żeglował. Wyobraź sobie te zaskoczone twarze żeglarzy. Zobaczenie mnie tam... No. Wszyscy pływali na morzu, łapali się desek. Trzęsli się z zimna. Trzęśli się, to chyba to znaczyło shivering.
Nie jestem pewien, ilu z nich dotarło na brzeg. Ten brzeg... Shivering Shore. Ale błyskotki, jakie znajdę, sprzedaję je. I to nawet nieźle mi się idzie. Niedługo będę nawet w stanie kupić swoją ucieczkę. Jakoś. No już mi więcej nie powie. Lock of Hair. To sobie jeden kupię. Bolty, Flame Bolty, pochodnie, Stained Page. Stained Page dodaje mi Arcane Damage do ataku. Ale to ma jeszcze, ten item ma jeszcze jedno zastosowanie, ale o tym może potem. I tutaj niego mogę kupić jego begarowe itemki. I mogę też kupić Heavy Armor Sudden Knighta. I tu jest jeszcze kolejne zejście, ale ono również jest zablokowane. Dobra, może już podniosę te pochodnie. Zatem tego przeciwnika jeszcze nie idę. Tutaj jest Bundle of Salt i włócznia. Włócznią w ogóle za pierwszym razem grę przechodziłem. Znaczy, to było tak, że do połowy grałem włóczniami i potem się przerzuciłem na Broadsword. Przejście bandytów. I tutaj jest drugie sanktuarium, ale cóż za niespodzianka, ono już zajęte. I tutaj mam opcję Take Off. I tutaj mogę właśnie zmienić swoje wyznanie, to jest Sanktuarium Devary. I te sanktuaria, które są zajęte przez innych, mogę w nich normalnie level upować, ale nie mogę przezywać swoich. Dobra, więc ja sobie zlevelupuję dwa levele. Prawie cała słona to poszła. Tree of Skill. Dostaję dwa willpowera i mogę nosić bicze drugiej kategorii. Dobra, z chęcią to sobie wezmę. Tutaj mogę więcej siły, tutaj większy udźwig, tutaj też więcej siły. Willpower. W sumie chyba sobie zachowam tą perłę na później. Dobra. Co masz mi do powiedzenia? Witaj, podróżniku. Jestem w obce ci jest światu Dwary, czyż nie? No, uznajmy, że jest obce, niech wytłumacz mi, że jesteś z ośmi pielgrzymami bogini Dwary, oświetlatorki wszystkiego. Bez światła tutaj niczego nie ma. W ciemności pełza sobie chaos, a w chaosie nie ma nadziei. Każdej nocy, kiedy słońce zachodzi, widzimy jej światło w świecach, w pochodniach. Jednak świt następnego dnia jest jej blasfemią, kurwa, błogosławieństwem. Chaosu już nie ma, porządek jest przewrócony. Powiesz mi coś jeszcze? Ci, którzy nie są wyznawcami Dwary, wciąż są mile widziani w tym sanktuarium. Cieszymy się, że możemy was zobaczyć w początek i w ogóle. Módl się do Dwary przy ziemistym wazonie. Moje tłumaczenie. Woda, którą ona wylewa, wyczyści twoje serce. Właśnie. Dwary, nie jestem pewien, czy to tak działało, ale chyba te Dwary healujące itemy, one działały tak, że one nie tylko... O, właśnie nawet nie dostałem Water of Blessing. Bo jak się wymodlę w innym sanktuarium, innego tego... Sanktuarium innej wiary, to dostaje ich leczące itemy. A nie, to inny item tak działał, że mi czyści... Nie było chyba itemu, kto czyścił deba. Water of Blessing, kto użyje to mi na chwilę, chyba daje jakiegoś buffa w defense? Albo to jakoś tak? Ja tu może jeszcze pouprawiam trochę alpinizmu. Tego czegoś użyć nie mogę. Na razie. Tam doskoczyć też nie mogę, również na razie. Tutaj sobie jeszcze sam Pack of Salt, Flanked Mace.
tutaj po raz kolejny spotykam się z nieumarłymi. Ale tym razem są to silniejsze nieumarłe, bo jeszcze nawet mają tarcze, plus potrafią uniki robić. I mocniej biją. Tak, przeciwnicy mogą używać tarcz, ale chociaż na tyle dobrze, że nie mogą parować. Ci goście, oni rzucają tymi swoimi toporami. Jak uda im się mnie złapać w ten ich atak, że... Fuck, i może bym się wyhealował. Jak im się uda mnie złapać w ten atak, że my tak cały czas płuką tym swoim wirującym toporkiem, to... jest słabo. Czy mógłbyś tu zaskoczyć, przyjacielu? Dziękuję. To było miłe. Zdychaj. A tutaj zostają jakieś riderowe itemy, ale to jest chyba heavy armor, więc ja tego używać nie będę. Tak, czemu ja się sturlałem? Chciałem zaatakować. Pomyliłem przyciski. What fuck? Heal. Dobra, to może ja się zmienię ten dagger, bo daggerem mogę parować. Znaczy nie tyle parować, co blokować. A może ten dagger ma nawet większy zasięg niż myślałem? No, chodź tu, śmieciu. Dobra. Wszystko ładnie. I... uwaga! Tu na górze jest sekret. Stone Guide. Tu właśnie wchodzą te... platformówkowe elementy tej gry. No bo ej, trudno dzisiaj zrobić grę 2D, która nie będzie miała platformowych elementów. Coś się tu przegapiłem? Dobra. Pozbierałem tam trochę itemów. Wyrżnąłem tutaj też nieumarłych bandytów. Nie, czekaj. To był Undead Rider? Rider czy coś takiego? Nie pamiętam dokładnie, dobra. Tu leżą sobie płonące strzały. Tam na dół na razie nie idę, bo po co? No tu już oczywiście kurwa ktoś mądry chamsko zaspoilerował, co jest potrzebne. Dobra. Well, well, well. Wygląda na to, że tutaj kończy się droga, przyjacielu. Jeśli pamięć dobrze mi służy, ten obelisk jest swoją drogą do zamku. Klucz jednak to inna historia. Może mógłbyś poszukać przeszukać strefy pod tymi nadmorskimi ruinami. Forgotten Feast Festers. Myślę, że to jest zawsze dobry pomysł, zwrócił się na początek. Ale ty zacząłeś na tej wyspie. Możesz się tam wrócić, czyż nie? No dobra, i tu się już lupuje dialog. I tu jest to coś. I tu właśnie jest potrzebny jeden z tych brandów, żeby móc przejść na drugą stronę. Jak już kurwa ta butelka chamsko zaspoilerowała. Tu wejść nie mogę, bo tu potrzebuję klucza, tam przeskoczyć chyba bez wall jumpu też nie mogę. Dobra. Infamy Polax. I tu uwaga, tu jest pułapka. Co tu jest? Not here, other way. No, to już akurat wiedziałem, ale dzięki, że kolego wyjaśniłeś to za mnie.
jest właśnie jedna z tych ciemnych miejsc, gdzie są potrzebne pochodnie, więc ja sobie tutaj odpalę pochodnie. Tutaj akurat żadnych potworów na szczęście nie ma, ale potem są... Potem są miejsca, gdzie w takiej ciemności właśnie są potwory i... Tam już tak miło nie jest. W ogóle zabawna rzecz, czy mogę rozwalić tą kurzę z pułapki. Dobra, brakuje mi trochę do levela. Ale już się tym zajmować dzisiaj nie będę. Dobrze więc. Myślę, że to by było na tyle na drugi odcinek Salted Sanctuary, który i tak wyszedł kurewsko długi, bo nie tylko zabiję w nim bossa, ale jeszcze pozwiedzałem tak jakby dalszy coś. I... Wait, co tam na górze jest, a dobra. I jak już możecie się domyślić, nie jeden NPC, a dwa aż NPC mi podpowiadały, zdychajcie, że może warto przeszukać obszary pod nadmorskimi ruinami. Obszary pod nadmorskimi ruinami są tutaj. I tam właśnie jest kolejna lokacja w grze, do której będę musiał się udać. Ale to już odbędzie się w następnym odcinku Salted Sanctuary. Fuck. Chciałbym go... Nie, nie dropać tego typu potrzebowałem, dobra.